Witam. Dzisiaj porozmawiam sobie o Shinobu Rame. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka to są moi wspierający, którzy są super duper OP. Nie kłamie. Ale zanim zaczniemy z odcinkiem, zapraszam do sprawdzenia mojej gierki. Nazywa się Pixel Paper Clicker i jak sama nazwa wskazuje, jest to pikselowy clicker w papierowym stylu. Możecie tam zakupić najróżniejsze postaci, budowle, a także bić się na posiadane hajsy. No, czego chcieć więcej? Serio, czego? To dodam w kolejnych update'ach. W każdym razie link macie w opisie, a teraz lecimy do Shino. Zanim go poznaliśmy w anime, to dorastał wraz z Torune Aburame. Zaraz potem, gdy ojciec Torune umarł, ojciec Shino go przyjął pod swoją opiekę. Pomimo, że różnili się od siebie, to Shino postrzegał go jako starszego brata. Pewnego dnia Danzo chciał zrekrutować do korzenia Shino, jednakże Torune nie chciałby podążył on tą ścieżką, dlatego poszedł za niego. Shino był świadom tego, że prawdopodobnie nigdy już nie zobaczy na własne oczy swojego przybranego brata, dlatego zabrał niektóre z jego owadów i hodował je, udoskonalając przy tym swoje umiejętności, a jednocześnie starał się wyprodukować nowe robaki, które by dziedziczyły możliwości robaków Torune. Później, gdy był on w akademii, spotkał Kibę, który go irytował, ponieważ mieli oni zupełnie inne osobowości. I już wtedy zaczynał on pokazywać swoje przebłyski analizowania, ponieważ podczas jednego z treningu obserwował wraz z Kibą, jak Shikamaru i Choji odmówili walki ze sobą, gdzie Kiba stwierdził, że Shikamaru przez to, że wszystko dla niego jest kłopotliwe, nigdzie nie zajdzie i już zawsze będzie miał najniższą rangę. A z kolei Shino stanął po jego stronie, mówiąc, że wcale tak nie musi być, ponieważ Shikamaru może żyć długo i różnie jego losy mogą się potoczyć. I tu mu Kiba przerwał jego wywód. Coś, co porządkowo było nawet zabawne, ale tak naprawdę zepsuło całą tę postać. Później już zaczęliśmy go poznawać na bieżąco. Okazało się, że pomimo, że nie przepadał za Kibą, to był z nim w drużynie, a także z Hinatą. Tak naprawdę wszystko się zaczęło wraz z egzaminem na Chunina. W pierwszej jego części chłop odczytywał odpowiedzi innych za pomocą robaków, w drugiej dzięki niemu bez większego wysiłku pokonali oni wrogą drużynę. Był też moment grozy z Garą, który zmasakrował Shinobi Ame, ale tutaj drużyna ósma była tylko publiką. Trzeci etap to początek i niestety prawie koniec świetnego Shino, który walczył z Zaku, gdzie ostrzegał go, by ten zrezygnował z walki, ponieważ jeśli będzie kontynuował, to ten również to zrobi i Zaku już nigdy nie będzie walczył. I cóż, tak się właściwie stało. Mastermindem Shino nie dał Zaku żadnych szans. Co by ten nie zrobił, zawsze był 5 kroków w tył od Shino. A gdy pionek Orochimaru chciał go zaskoczyć i wyciągnął rękę, która już wcześniej była uszkodzona, to okazało się, że pan robaczek też to przewidział i umieścił swoje insekty w rurkach jego rąk. Przez to eksplodowały one i co ciekawe w anime powodowało to tylko potężny ból, a w mandze jego prawa ręka została dosłownie oderwana od ciała. I to wszystko Shino zrobił stojąc w miejscu jak totalny kozaczek. W ten sposób Shino jako jedyny z drużyny ósmej doszedł do finału egzaminu na Chunina, w którym nie zobaczyliśmy jego walki, ponieważ Kankuro się poddał zanim ta nastąpiła, by nie zdradzać tego jak działa Karasu. Do walki pomiędzy nim a Kankuro jednak doszło niedługo później, bo gdy Shinobi Suny uciekał, to Shino go gonił z samej chęci walki. I to była całkiem interesująca walka, ponieważ nie znaliśmy technik Kankuro, a zdolności Shino też tak sobie. W tej walce przez cały czas jej trwania w sumie nie było wiadomo kto wygra, ale Shino pokazał tutaj swoje wysokie IQ i za pomocą swoich robaków zjadł struny czakry, których Kankuro używał do manipulacji marionetkami, przez co ten był zmuszony do walki bez nich. Przedtem jednak Shino wciągnął trochę trującego gazu, więc ta walka skończyła się remisem, gdyż Shino ciągle konsumował czakrę Kankuro i ten opadł z sił, ale również na skutek gazu członek klanu Aburame też upadł. W sumie całkiem możliwe, że po prostu by tam umarł, gdyby nie fakt, że jego ojciec użył swoich robaków do wyciągnięcia z niego trucizny. Następnie był ark z misją sprowadzenia z powrotem Sasuke i Shino żałował, że poszedł z ojcem na inną misję, ponieważ uważał, że gdyby to on poszedł razem z innymi, mógłby zmienić los tej misji. I ja myślę, że to w zupełności prawda. Podmięcie kogokolwiek prócz Naruto i Shino byłby w stanie pokonać każdego z czwórki dźwięku, a intelektem nie odbiegał aż tak bardzo od Shikamaru. W sensie wydawał się być bardzo inteligentny, na tyle by móc zastąpić Shikamaru w jego roli przy tej misji.
I to niestety już praktycznie wszystko z pierwszej serii, nie licząc fillerów, które polegały głównie na jakichś pierdołach, które finalnie nic nie znaczyły w serii. I tutaj w sumie też kończy się jego kariera kozackiego badassa, kładącego na łeb większość osób w swoim wieku, ponieważ poboczna obsada została mocno odsunięta po pierwszej serii, a Shino jeszcze bardziej, ponieważ gagi w stylu hehe, przerwijmy chłopowi, co on tam będzie sobie gadał, i nie będę kłamał, początkowo mnie śmieszyły te gagi, a jego analiza była dla mnie nudna, ale to się zmieniło po latach o 180 stopni, ponieważ widzę w nim potencjał, który został zaprzepaszczony. Chłop miał wszystko, duży intelekt, tajemniczy wygląd, dużą moc, bo robaki to jest tak naprawdę zbyt OP broń. Lata mijają, on ciągle ją może ulepszać na różne sposoby i wygrywać wszystko, tymczasem nie dostał żadnej poważnej walki. Pomiędzy pierwszym Naruto a Shippudenem, Shino wraz ze swoją drużyną przystąpili do egzaminu na Chunina organizowanym w Sunogakure. Streszczając go jednym zdaniem, cała drużyna ósma została awansowana do rangi Chunina. I pomimo, że jest to pomiędzy tymi dwoma seriami, to zobaczyliśmy to w formie filera dopiero pod koniec Shippudena, także do tego czasu musieliśmy się raczyć tym, co było na bieżąco, a teraz wam powiem, co tam widzimy. Po pierwszych Naruto wrócił z treningu, który trwał ponad 2 lata, to początkowo nie poznał Shino, ale Kibe i Hinate od razu. Dopiero później sobie przypomniał Shino po tym, jak ten według niego miał irytujący sposób mówienia. Tutaj oczywiście wychodzi na wierzch kwestia tego, że w japońskim języku być może on mówił dość dziwnie, ale czytając polskie tłumaczenie nie bardzo dało się to odczuć. Jednak to już pokazuje, czym jest Shino w oczach Kishimoto. Gagiem. Później, dopiero w okolicach 100 odcinka, Shino miał cokolwiek do pokazania, bo był ark z Guren i pomimo, że filerowy, to tak naprawdę niezły. I tu już było naprawdę okej. Przykładowo niektóre robaki Shino były odporne na kryształ Guren, więc ten je wyhodował, aby być przeciwko niej skuteczniejszym. I choć nie był on tam najważniejszy, to napsuł Guren krwi, gdy ta była pewna, że przeciwko jej kryształowi nie ma mocnych. I to praktycznie wszystko. Oczywiście na wojnie Shino też tam miał jakieś epizody, jak na przykład walka ze swoim przybranym bratem w Edo Tensei, czy zaatakowanie klonów Jubiego olbrzymimi owadami, ale ogólnie pomimo małych pierdółek nie można powiedzieć zbyt wiele o tak dużym arku. Co ciekawe, moim zdaniem nie dało się odczuć, że Shino jest jakoś dużo potężniejszy czy coś. To też poniekąd problem samego stylu walki jego klanu, bo jakoś ciężko stwierdzić, czy te robaki są silniejsze od innych, choć rzeczywiście tak mogłoby być. Nie chcę nawet wspominać o tym, że Shino został nauczycielem w Boruto, wygląda jak gówno, a do tego sklepał go Solo Mitsuki. Nie bagatelizuję siły wyrobu Orochimaru, ale hej, Shino był bardzo inteligentny i powinien zrobić znacznie więcej, ale zrobili z niego jednego wielkiego gaga. I tu leży mój problem, bo jak dla mnie miał on potężny potencjał na bycie badassem, zresztą dla wielu on jest badassem, tylko że zepchnięto to z jego osobowości. Zresztą jeśli wziąć rówieśników Naruto, to znaczna większość została zapomniana, olana, a potem na wojnie zboostowana tak z dupy, ale tutaj moim zdaniem najbardziej ucierpiał Shino i Tenten. Chłop dosłownie w mandze na samym początku spowodował, że Zaku stracił rękę, a później haha, bo wiecie, gość coś tłumaczy, no to przerwimy mu. Był jednym z najbardziej inteligentnych w swoim otoczeniu, do tego też super silny ze względu na robaki, a do tego stał sobie w miejscu i niszczył przeciwników. Nie jest to bardzo widowiskowe, ale bez wątpienia badassowe. Do tego mam wrażenie, że więcej go było w filerach niż w odcinkach opartych na mandze, a szkoda. Ale dosyć już mojego nic nieznaczącego zdania, przejdźmy do jego siły. Tak jak mówiłem, jako dziecko już przejawiał oznaki bycia dość silnym, a przykładem tego jest to, jak Danzo chciał go zrekrutować do korzenia. Zaku po prostu zniszczył, a z Kankuro zremisował, choć był w niekorzystnej dla siebie sytuacji, bo Kankuro znał mniej więcej umiejętności Shino, tymczasem on sam miał szczątkowe informacje na temat Karasu i finalnie walczył z Torune, którego też zniszczył. Opanował także dwie podstawowe natury czakry, ziemi oraz ognia, a także dodatkowo Yang. Jeśli chodzi o techniki klanowe, tutaj już jest sporo do powiedzenia. Po urodzeniu został zaszczepiony Kikaichu, czyli specjalną rasą owadów, które żyły z nim w symbiozie. Żywiły się jego czakrą, a w zamian wykonywały dla niego zadania i nie tylko atakowały. Najczęściej jednak celem robaczków było dotarcie do ofiary i konsumowanie jego czakry, aż opadnie z sił. W anime nawet był w stanie przenieść zgromadzoną czakrę na inny cel. Mógł nawet dzięki nim stworzyć własnego klona, co wygląda całkiem ciekawie.
Ponadto potrafił również otoczyć przeciwnika owadami, co uniemożliwiało im jakiekolwiek poruszanie się i pozbawiło ich czakry, choć taki Tobi był w stanie się z tego wydostać, no ale nie każdy ma Kamui. Jednocześnie mógł użyć innej rasy, Kidaiju, które były w stanie pożreć ciało ofiary. W fillerach pokazał także zdolności otoczenia się robakami niczym Hakusho Kaiten, przez co przeciwnicy nie mogli się tak łatwo przebić. Same robaki są prawie bezszelestne, przez to szpiegowanie było dla niego pestką, a także oczywiście ataki zaskoczenia. Często Shino zostawiał żeński owad na przeciwniku, przez co samce śledziły samice po zapachu. Mało tego, był w stanie zmylić sensorów, tworząc fałszywe wzory czakry w dużych ilościach, przez co nie było tak łatwo go wytropić. Ogólnie okazuje się, że Kaiju, których używa, żyją tylko kilka godzin, jednak bardzo szybko się mnożą. Dodatkowo to sprawia, że w szybkim tempie może stworzyć nowy gatunek z innymi mutacjami, a także jest w stanie przyspieszać wzrost swoich owadów, choć też tylko w filerach. Także jak już wspomniałem, Shino zabrał kilka owadów w Torune, Rin Kaiju, które powodowały zatrucie, a także wytwarzały przeciwciała przeciwko tej toksynie. Pomimo, że w Taijutsu był raczej słaby, to coś niecoś potrafił. Przykładowo zatrzymał ciosy Zaku jedną ręką, a także później w walce z Kankuro unikał jego ciosów dość szybko. No i pozostaje jego inteligencja, która jest często przydeptywana przez innych. Pomimo tego i jego zamknięcia się w sobie, jeśli tak to mogę określić, był bardzo analityczny i potrafił bardzo precyzyjnie skonstruować plan działania, tak samo zresztą jak Shikamaru, planując kilka kroków naprzód, walcząc na odległość, ze względu na to, że nie był dobry w taijutsu, a także nie miał jakoś szczególnie dobrej obrony. Zresztą Boruto trochę to kontynuowało, robiąc z niego nauczyciela akademii. Do tego trzeba wiedzy i niestety stał się przez to trochę takim drugim Iruką, co jest nieco bolesne, gdyż Shino już w pierwszej serii walił na łeb Irukę. Ale to tylko moja opinia, bo statystyki w databookach mówią coś zupełnie innego, według mnie śmieszne, ale co tam. W podsumowaniu powiem tylko tyle, że cały mój wywód na temat zmarnowania Shino jest moją opinią, jako że Kishimoto widocznie nigdy nie zamierzał robić z niego silnego osobnika, tylko miał być gagiem i osobnikiem tropiącym. Według mnie powinien być jednak dużo silniejszy dzięki swojej analityczności, sporej inteligencji, a także możliwości mutowania swoich robaków, by te miały inne właściwości. Potencjał ich jest praktycznie nieskończony. Skończyło się niestety, jak zwykle to bywa w Naruto, z poboczną obsadą. To tyle, zapraszam jeszcze raz do mojej gierki, można pograć na kiblu.